Był już pierwszy film sportowy, bokserski. Był też i pierwszy film wojenny omawiany przeze mnie. Dzisiaj przychodzi czas na pierwszy film science fiction, o którym trochę opowiem. Raport mniejszości z 2002 roku w reżyserii Stevena Spielberga. Jest to historia na podstawie opowiadania Philipa Dicka i to, co muszę na początku powiedzieć, że za realizację jej wzięli się sami mistrzowie. Oczywiście mistrzem science fiction jest sam Philip Dick, ale lepszej ekipy do realizacji jego opowiadania chyba nie można było znaleźć. Równie dobrą można było znaleźć, ale lepszej chyba nie, bo Steven Spielberg, mistrz reżyserii, John Williams, mistrz ścieżek dźwiękowych, Janusz Kamiński, mistrz operatorki i Michael Caine, mistrz montażu. Czyli stała ekipa współpracowników Spielberga stoi za tym filmem. Ten film działa przede wszystkim ze względu na właśnie tą grupę mistrzów, bo i ma materiał źródłowy naprawdę dobry i osoby, które tworzyły film, znają się na swoim fachu jak mało kto. Profesjonalizm na 200%. Mamy tutaj futurystyczną przyszłość. Akcja rozgrywa się w Waszyngtonie w roku 2054. Głównym bohaterem jest John Anderton, który stoi na czele agencji, która zapobiega morderstwom, zanim się wydarzą. Do tego agencja wykorzystuje trzech tak zwanych jasnowidzących. A w pewnym momencie John odkrywa coś, czego nie powinien odkryć i sam zostaje wrobiony w morderstwo, którego na tę chwilę jeszcze nie popełnia oczywiście, ale popełni je za 36 godzin i sam musi uciekać i rozwiązać zagadkę, kto stoi za tym wszystkim. Więc to jest mniej więcej fabuła ogólna. Nie będę się w nią bardziej drobiazgo zagłębiał, bo jednak ten scenariusz jest na tyle dobry, że ma jeszcze dużo innych wątków fabularnych i można byłoby, i to już byłoby za długie opowiadanie o tym. Mamy tu kilku bardzo ciekawych bohaterów. Oczywiście główny bohater John Anderton, jasnowidząca Agata, dyrektor agencji Lamar Burgess, czy Danny Whitwer, wysłannik rządu. Wszystkie postacie są naprawdę ciekawe. Oczywistym jest to, że ten film spełnia większość cech Spielbergowskiego filmu. Czyli mamy drogę, którą przechodzi nasz główny bohater. Jest to odhaczone na końcu. Mamy sprytny konflikt umieszczony w tym filmie między Andertonem a Whitwerem. A dodatkowo na końcu okazuje się, że obaj byli po tej dobrej stronie. Mamy sprytne montaże scen akcji, tak jak to bywa u Spielberga. Ale jak bardzo dużo się dzieje, to widz jest przez to przeprowadzany w sposób czytelny i klarowny. Tak jak mówię, to są typowe Spielbergowskie zagrywki. Jest co najmniej kilka takich scen, które mógł chyba nakręcić tylko ten reżyser. Zdjęcia. Zdjęcia są bardzo charakterystyczne i są jednymi z najbardziej dla mnie pamiętnych zdjęć Kamińskiego ze względu na jedną rzecz. Charakterystyczną, jasną barwę. Ona po prostu rzuca się w oczy. Ciężko tego nie zauważyć. Ta jasność najbardziej jest widoczna wtedy, kiedy jesteśmy nie w budynkach, tylko na zewnątrz, w przestrzeni. No aktorzy robią pierwszorzędną robotę. Choć głównym bohaterem jest postać Andertona granego przez Cruza, to moim zdaniem cały film wygrywa drugoplanowiec Colin Farrell. No jest świetny w tej roli. Tak jak byłby w swoim żywiole. Jest dużo racji w tym, co mówią osoby, które znają się na kinie, że Colin Farrell najlepiej sobie radzi nie tyle w pierwszoplanowych rolach, co w rolach drugoplanowych. Tym filmem bez wątpienia według mnie to udowadnia. Moim zdaniem jest najlepszy z całej obsady, a szkoda, że jego postać ginie. Niestety okazał się w swoim sprycie mniej błyskotliwy niż postać antagonisty. Samantha Morton jako Agata też rola klasa. Max von Sydow jest bardzo dobry, chyba drugi po Farrellu, który daje super występ. A Tom Cruise robi, tak jak on już przyzwyczaił, solidną robotę. Już wspomniałem o tym, ale siła tego filmu tkwi w tym, że jest na podstawie opowiadania Dicka i za scenariusz wzięli się goście, którzy to rozumieli Dicka i ogląda się ten film naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Powiedziałbym nawet, że to jest thriller science fiction, ale też z elementami
bardzo dobrego kryminału. Kiedy już wiemy, że główny bohater jest wrobiony, szukamy tego, który go wrobił. Ten film zadaje też oczywiście pytania o etykę, między innymi. O to, czy brak domniemania niewinności, skazywania przed faktem jest w ogóle zasadny. I tutaj wchodzę na głównego bohatera, który na początku absolutnie wierzy w system. Oczywiście nie wiedząc, że jest tak naprawdę marionetką w rękach złej postaci tego filmu, stojącej za jego wrobieniem. Ale jedna rozmowa uświadamia mu, że części ludzi, których skazywał na więzienie, mogli być niewinni. Istniała taka opcja. To zresztą mówi mu w rozmowie bohater grany przez Farrella. I tu właśnie rozgrywał się ten konflikt na początku. Ale później postać Antertona tak naprawdę przechodzi na stronę Whitwera. Jest to też film z klasycznego typu filmów, jednostka przeciwko systemowi. Tu akurat ten film niczego nowego nie wymyśla. Akurat w tym jednym aspekcie oczywiście. Ile ja już takich filmów widziałem. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że oczywiście główny bohater ma dobre pogłębienie, gdyż syn nie żyje, a żona go opuściła. I poznajemy go już w momencie, kiedy tak naprawdę nie może sobie z tym poradzić. Jest kilka lat po tych wydarzeniach. To naprawdę jest bardzo istotne, jeśli chodzi o ogólną fabułę filmu. Więc warto byłoby o tym wspomnieć. No i chyba teraz czas przejść do mistrza Spielberga. Powiem tak, Spielberg w swojej karierze robił science fiction raz lepsze, raz gorsze. No akurat Raport Mniejszości zalicza się do tych lepszych science fiction w jego wykonaniu. Ale ogólnie ze Spielbergiem mam taki problem, że gdzieś na Monachium, w filmie z 2005 lub 2006 roku, facet gdzieś zatracił iskrę geniuszu, którą niewątpliwie ma, bo powiedziałbym, że Spielberg to obecnie już pozostanie legenda reżyserii. Moim zdaniem wcale nie mniejsza niż Kubrick, Hitchcock i tam jeszcze paru reżyserów. To naprawdę już jest status absolutnej legendy. I tym bardziej mówię to z rozżaleniem, bo jego ostatnie filmy po prostu są słabe lub najwyżej przeciętne. Zastanawiam się, co sprawia, że Spielberg tak obniżył loty. W mojej opinii oczywiście. Bo nie jest chyba za dobrze z tym reżyserem, jeśli najlepszymi jego filmami od Monachium są Przygody Tintina i Fabelmanowie, którzy moim zdaniem też trochę do życzenia pozostawiają. Po prostu szkoda. Jeśli ja coś, inni reżyserzy tak mnie nie obchodzą, w sensie inni wielcy reżyserzy obecnie robią słabsze filmy, tak tęsknię za dobrym filmem Spielberga, muszę to powiedzieć. I mam wielką nadzieję, naprawdę wielką, że kiedyś facet zrobi film na tym swoim dawnym poziomie. Na miarę swojego, no nie ma tutaj co dużo mówić, geniuszu reżyserskiego. Liczę na to, obym się nie zawiódł, obym się nie rozczarował, ale naprawdę co jak co, ale chciałbym zobaczyć co najmniej dobrego Spielberga. A takiego nie widziałem, tak jak już mówiłem, od czasu filmu Monachium. To by było na tyle o Raporcie Mniejszości. A nie, jeszcze wróć. Spielberg w tamtym okresie, kiedy wyreżyserował Raport Mniejszości, no zrobił rzecz, która moim zdaniem no naprawdę bardzo rzadko się zdarza, jeśli chodzi ogólnie o reżyserów, a o tych z najwyższej półki to już chyba w ogóle niespotykana sprawa. Facet nakręcił 3 filmy w odstępie 2 lat. W 2001 roku nakręcił AI, Sztuczna Inteligencja. To moim zdaniem jest ten słabszy science fiction w jego wykonaniu. No a w 2002 nakręcił ten film i jeszcze najlepszy z tej trójki filmów, Złap mnie jeśli potrafisz, z Hanksem i z DiCaprio. No także wow, nakręcić w 2 lata 2 co najmniej dobre filmy, 1 nawet jeśli na siebie średni, no to jest szacunek i podziw. Mówiłem, że chyba nie ma takich reżyserów, którzy by, tak dobrych reżyserów, którzy by robili podobne rzeczy, ale teraz mam jeszcze w głowie jednego, który zrobił identyczną rzecz. Nakręcił 3 filmy w 2 lata. Ridley Scott. W 2000 roku nakręcił oczywiście Gladiatora, a w 2001 nakręcił 2 filmy. Helikopter w ogniu, klasyka filmu wojennego i Hannibal. O tym ostatnim się dzisiaj chyba zapomina. Tak ogólnie chyba zapomina się też o nim w twórczości Scotta, no ale moim zdaniem nawet trochę przebija Spielberga. Ja nie ukrywam. W
wyreżyserować Gladiatora, a rok później zaraz Helikopter w ogniu, dwa klasyki w swoim gatunku, szacunek jeszcze większy. I jeszcze doprawić to niezłym Hannibalem, to dużo mówi o tym, w jakiej kondycji wtedy byli ci dwaj reżyserzy. No ale to było ponad 20 lat temu. Także trochę czasu od tego minęło. Teraz już rzeczywiście kończę. Do usłyszenia. Do następnego razu. Cześć.